staram się cały czas myśleć o tym, kto Andrzeja Dudę wybrał. On ma naprawdę, takie mam wrażenie, ogromny elektorat wpatrzony w niego. Mnóstwo ludzi, może nie z centrum Warszawy, z wielkich ośrodków, ale którzy widzą w nim nadzieję na zmianę. Moim zdaniem jest to polityk, który jest, ma dużą szansę i mógłby z niej skorzystać, żeby wybić się co nieco na niepodległość. Dopiero pół roku urzęduje. Ja jeszcze bym go nie skreślała, zdaję sobie sprawę i on też sobie świetnie zdaje z tego sprawę, że jest bardzo mocno polityczny. Ale czy dostrzega pani nim pewne cechy charakterologiczne, które by umożliwiały wyjście poza ten obraz, który ja tutaj tak ciemno narysowałem? Cechy charakterologiczne, żeby tak dyskutować z Jarosławem Kaczyńskim. Gdyby w ogóle, wiesz... No, to jest właśnie... To żeby jest wybić się na samodzielność. To nie ma żadnego znaczenia. Się na to nie ma żadnego znaczenia jego charakter. No, ale wiecie co, jak prezydent zaczął opowiadać o tym niedoszłym wypadku, to ja miałem takie wrażenie, że no, prezydent Polski po prostu po niedoszłym wypadku nie mówi niczego, tylko wskazuje swojego rzecznika, który opowiada nam o oponach i szybkiej jeździe, nie? A tutaj wreszcie mogę o czymś powiedzieć ciekawym, nie? Tak się ożywił. Okropny jest.